NASA przetestuje niedługo swój kosmiczny samolot. Amerykańska Agencja Kosmiczna i Sierra Space przygotowują się do pierwszego lotu statku kosmicznego Dream Chaser na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Dojdzie do niego w 2024 roku i będzie to ważny krok w eksploracji kosmosu. Statek kosmiczny, pozbawiony zupełnie załogi, będzie pełnić istotną rolę w komercyjnych usługach zaopatrzenia NASA, dostarczając niezbędny ładunek i przeprowadzając testy na orbicie, aby upewnić się, że jest gotowy do przyszłych misji. System ładunkowy Dream Chaser jest opracowany przez firmę Sierra Space i składa się z dwóch kluczowych komponentów: statku kosmicznego i modułu ładunkowego. Statek, oparty na projekcie NASA, jest pojazdem wielokrotnego użytku z podnoszonym korpusem, którego można użyć do 15 razy. Towarzyszący mu moduł ładunkowy ma ułatwić dostarczanie i usuwanie ładunków pod ciśnieniem i bez ciśnienia na potrzeby Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Zbliżający się lot demonstracyjny będzie ważnym kamieniem milowym w procesie certyfikacji Dream Chasera na przyszłe loty. Dream Chaser będzie przechodził testy demonstracyjne na terenie dalekiego zasięgu poza ISS, a zespół dopiero później rozpocznie wspólne działania z NASA w Centrum Kontroli Misji w Houston. Amerykanie pokładają wielkie nadzieje w tym projekcie, który ich zdaniem stanowi znaczący postęp w dostarczaniu ładunku na ISS. Możliwość ponownego użycia i wszechstronność czynią go cennym nabytkiem w przyszłych misjach pozwalających na kontynuację eksploracji kosmosu. Dokładna data wystrzelenia tego pojazdu nie została jeszcze ujawniona, ale możemy się spodziewać, iż dojdzie do tego w przyszłym roku. Jak myślicie, czy Dream Chaser przejdzie do historii, przyczyniając się do wysiłków związanych z eksploracją kosmosu, czy raczej będzie kolosalną porażką, która na wiele lat zniechęci NASA do dalszych badań w tym zakresie? Zapraszam Was do dzielenia się opinią poniżej w sekcji komentarzy. Zachęcam również do zasubskrybowania naszego kanału, kliknięcia w dzwoneczek, wsparcia naszej działalności, no i oczywiście życzę Wam wszystkim wspaniałego dnia.